Protestujący uważają, że skrzyżowanie jest niebezpieczne. Jest to jedna z głównych ulic, na której ruch jest szczególnie duży. Takie duże natężenie ruchu to nie tylko na drodze tej 92 krajowej, ale również na drodze wojewódzkiej tej 580. I głównie ja bym powiedziała, że tam też nie mamy przejścia do Dino, nie mamy barier zabezpieczających chodniki. Jakbym się pod rękę wzięła, na boki wzięła, to samochód mi zawadzi o łokieć. Jest takie mało tam przejście, tu pani też mieszka. Nie ma żadnej ścieżki dla pieszych, nie ma. Brak bezpieczeństwa na tym akurat przejściu, tak? Trzeba było przejść. My mamy małe dzieci, które za moment będą dziećmi takimi, no już samodzielnie się poruszającymi, tak? Ta droga jest bardzo niebezpieczna. Jak tylko robi się lekka szarówka, tutaj nic nie widać. Nie widać, że ktoś wchodzi na tą drogę. Ludzie nie zwalniają, mimo że mamy radar. Dlatego jesteśmy, tak? Powiem szczerze, z kierunku Warszawy zatrzymają się, ale z kierunku do Warszawy często gęsto sobie jadą i nie wiadomo, stoi się na środku, nie wiadomo, czy przejść, czy czekać. Drogą przejeżdża kilkaset samochodów na dobę. Większe stanowią ciężarówki z naczepami. W pełni wspierają mieszkańców bedna przedstawiciele gminy. Jako mieszkaniec, no wiem, jak to niebezpieczne jest skrzyżowanie. Do ilu tu zdarzeń dochodzi? W miesiącu październiku mieliśmy tragiczny wypadek z osobą śmiertelną. W tym roku był wypadek na przejściu. Mieszkanka gminy Bedno została poszkodowana. W poprzednich latach wiele wypadków, również śmiertelnych, tutaj w obrębie tego skrzyżowania. Także mieszkańcy tutaj już wcześniej wnioskowali, prosili o to, żeby to skrzyżowanie stało się bezpieczniejszym. Czy to przez założenie świateł, czy przez budowę ronda. No są różne możliwości, żeby podnieść tutaj bezpieczeństwo tego skrzyżowania. Mieszkańcy wyszli pewnie dlatego, że dzisiaj na razie nas to nie dotyczy, ale nikt nie wie, czy na przykład za kilka tygodni, miesięcy, czy my nie będziemy uczestnikami takiego wypadku drogowego i czy ktoś z naszej rodziny lub znajomych sąsiadów nie będzie uczestnikiem. Mimo że w tym miejscu znajduje się fotoradar, dochodzi do zdarzeń drogowych. W przeciągu 5 ostatnich lat na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Bedno, bezpośrednio w miejscu, gdzie znajduje się skrzyżowanie oraz przejście dla pieszych, doszło łącznie do 3 zdarzeń drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć na miejscu, a 1 osoba została ranna. Odnotowaliśmy również w tym miejscu 3 kolizje. Bezpośrednią przyczyną wypadków w tym miejscu było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, w tym również na znajdującym się tam przejściu dla pieszych. Przejście dla pieszych w Bednie stanowi drogę dla mieszkańców m.in. do urzędu gminy, szkoły, kościoła czy przychodni lekarskiej. Mieszkańcy domagają się świateł oraz dodatkowych pasów przy markecie. Jest w planie od kilku lat przebudowa tego skrzyżowania, natomiast nie znamy jeszcze terminu realizacji, ze względu na to, że nie mamy potwierdzenia finansowania tego skrzyżowania. Jak wiemy, to warunkiem realizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu jest odpowiednia relacja, odpowiednie natężenie miarodajne pojazdów na tym skrzyżowaniu. To jest jakby pierwszy warunek. Kolejnym warunkiem jest również i stan bezpieczeństwa. Więc to te elementy. Przez 5 lat się sytuacja zmieniła, stąd mówię, w 2018 roku zostało to zadanie wpisane do planu. To tutaj byśmy w pierwszym rzędzie wystąpili o to, bo widzimy, wszyscy Państwo widzicie, wjazd do Bedlna od strony Łowicza, to rzadko który pojazd wjeżdża z 50, mimo tego, że tam jest znak obszaru zabudowanego. Więc po pierwsze to byśmy wnioskowali do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, żeby ten fotoradar przestawić jeszcze przed skrzyżowanie, żeby kierowcy już wjeżdżając na całe skrzyżowanie musieli zredukować prędkość, bo to jest zasadniczy element. A później jak środki dostaniemy, byśmy się zajęli sprawą sygnalizacji świetlnej. No, bardzo dobrym rozwiązaniem takim docelowym byłaby budowa tutaj ronda, która by spowodowała spowolnienie ruchu i bardzo minimalne prędkości na przejściach dla pieszych, prawda? Ale niestety jest to bardzo drogie zadanie, w związku z tym mówię, sygnalizacja świetna w granicach, tutaj 300 tysięcy byśmy się zamknęli. Przebudowa ronda to jest około 8-9 milionów. O,